Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z Fear and Hunger. Moi drodzy, wracamy do rozgrywki i z tego co piszecie, jest to w sumie chyba nasze zakończenie tej historii, przynajmniej tego save'a, bo może nie historii faktycznie, ale save'a raczej tak. I tak, z tego co piszecie, zaraz sobie jeszcze tutaj wszystko pogarniam, tylko tak się spieszę, żeby wyjść z tej ciemności. Z tego co piszecie, mamy teraz w sumie 2 albo 3 endingi, już nie pamiętam dokładnie ile. 3 chyba, tak. 3. Nieważne, dlaczego jestem w tym ekranie, bo tutaj nie leci hunger ani nic z tych rzeczy chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. A więc tak, mamy do dyspozycji teraz ending z zakończeniem 3 bóstw. To jest ciekawe. Mamy również zakończenie z przebiciem tych serduszek, które tam ostatnio mieliśmy przebijać. 2 już przebiliśmy, jeszcze jedno zostało właśnie w Mahabr. I tutaj mamy 2 odnogi. 2 odnogi, o których pisaliście. Czyli idziemy z dziewczynką albo bez dziewczynki. Dlatego ja z pewnością zapiszę sobie tą grę. Zapiszę sobie tą grę przed wyborem. Przed wyborem między tymi 3 save'ami, bo chciałbym 3 save'y zrobić, więc na pewno jeszcze 2 odcinki z tego będą. Plus jeszcze na pewno zrobimy run z Kaharą, bo z tego co pisaliście kanonicznie, żeby przejść do 2, to musimy mieć ending z Kaharą. Nie pamiętam dokładnie który, ale ogólnie kanoniczny jest właśnie ending Kahary. A wiadomo, że no 2 też bym chciał przejść. Też bym chciał przejść, bo no 2 mnie jeszcze bardziej ciekawi, szczególnie, że tam jest bardziej rozwinięty wątek chyba dziewczynki. I wątek Pocketketa. Pocketketa, który jest bardzo interesującą postacią tutaj. Bardzo tajemniczą. W ogóle lore tutaj tego wszystkiego jest po prostu taki mindfuckowy. I wiecie co? Myślę, że chciałbym chyba zrobić taką serię nawet mini shortów na temat Fear and Hunger właśnie z tej wiedzy, o której pisaliście. To myślę, że nie byłoby takim głupim sposobem. Taki wiecie, bez żadnych tam spoilerów i tak dalej, ale żeby ogólnie sobie to ogarniać. Piszcie właśnie, co myślicie o tego typu nowym kontencie, bo powiem wam osobiście, że szukam ostatnimi czasy właśnie jakiegoś takiego swojego dodatkowego kontentu, który mógłbym robić, troszeczkę bardziej się do niego doprecyzować. Nie wiem, myślałem może o jakimś gruncie politycznym, YouTube'owym, chociaż no ja z YouTube'em mam bardzo mało wspólnego, bo tak naprawdę ludzi na tym YouTubie to ja praktycznie nie znam. No tam Impera kojarzę i tak dalej, ale to są naprawdę lata 2000, nie wiem, 10, 12. To są moje lata, gdzie ja prosperowałem w internecie dosyć dużo. Teraz ekipa i tak dalej, no ja tych osób nie znam. Naprawdę nie wiem kto to jest, no ostatnio się dopiero dowiedziałem, że tam Blitz, w ogóle, że ktoś taki istnieje, no ja wiem, to jest dziwne dla was na pewno, dla mnie nie. Nie obeznaję się w takich osobach, dlatego mówię, szukam sobie takiego dodatkowego kontentu, który mógłbym robić i myślałem, czy by właśnie nie zrobić takiego kontentu o ciekawostkach, czy nie wiem, czego gracze nie mówią, czy typy, rodzaje graczy w różnych grach i porobić może właśnie content z gier, które ogrywamy, może to nie byłoby głupie. Napiszcie, co myślicie o takich właśnie rzeczach, bo chciałbym się rozwinąć bardziej. A shorty naprawdę myślę, że mogą mi, no widowni, przytargać. Może przybyć tej widowni. W ogóle teraz zauważyłem, że ta dziewczynka ma dużo ran na nadgarstkach, tak jakby ona się w ogóle cięła. To jest bardzo ciekawe. Dobra, idziemy. Pogadałem sobie z wami. Pogadaliśmy sobie razem w sumie troszeczkę. I znów psychopatka i reszta komentujących, których teraz z nazwy nie wymienię, bo nie pamiętam nikogo. Przepraszam was za to, naprawdę przepraszam was za to. Ale ja mam pamięć złotej rybki, ja mam dobrą pamięć, ale krótką. To się tak nazywa. Idź sobie, jadł. O właśnie, o to chodziło. A my idziemy... Kurde, chyba też prawo. Świet! Wiecie co? Spróbuję go walnąć może Black Orbem? Tylko to mi zabierze chyba Sanity.
Zobaczymy, ej, bo jestem ciekawy. Jestem bardzo ciekawy, czy to w ogóle zadziała na niego. Lakor. Tak, działa na niego. Tylko zabrało mi Sanity? Tak, Sanity, było 68. Ej, no ciekawe. Ciekawe. Bardzo, bardzo ciekawe. W sumie chyba tego Shara nawet mogliśmy tutaj przynieść. Trochę żałuję, wiecie co, trochę żałuję, że... Ej, no jak to? Nie, nie, no, uciekaj. O nie! Masz ty gnoju. Patrzcie, jaki dziadyga. Noż kurwa! Nie no, teraz ja ci przywalę. Trudno, zapalimy sobie zaraz jointa czy co innego. Walimy was po łbach. Poprzeginacie. Black Orb jest świetny. Naprawdę bardzo świetny. Ataki mistycznej istotki jest genialny. No i dobra. No właśnie, i o tych organach właśnie mówiłem, że to trzeba przebijać, czy w sumie to już poprzebijaliśmy. Po niektóre. Tutaj nie. Pewnie stąd możemy rękę złapać jeszcze. Może i nie. A może i nie. No dobra, wracamy do Mahabr. Wracamy do Mahabr i zobaczymy, co tam możemy sobie za tymi drzwiami znaleźć. O Jezu, myślałem, że mnie zaatakuje. Myślałem, że mnie gangrena zaatakuje. Nie mam torczy. Chyba. Tak, nie mam torczy. Craft item. Robimy torcze, nawet ze dwa. No i mine 26, to nie jest dużo. To nie jest dużo. O! Krew. 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 O kurcze, pomaluj ścianę lochu na czerwono i raduj się. Na razie to wystarczy, ale nasza misja jest daleko od zakończenia. Nie mówcie, że wyrzniemy cały team. Ja pierdolę. Straciłeś poczucie czasu. Straciłeś przytomność. O kurde. Czujesz sobie wielki strach, jakby właśnie wydarzyło się coś strasznego. No, wyrżnąłeś cały team. No to ładnie. Tutaj leży The Ark. Mogę użyć Soulstone'a. Mogę tak samo tutaj użyć Soulstone'a. Kamień ma ciężką aurę, to prawie za dużo dla ciebie. Ej. Tu leży Kahara. Ej, no to powiem wam, że w sumie to nie daje nic. No wracamy. Wracamy, dobrze, że nie zapisywałem. No to o tym mówiliście, o tej kastence właśnie. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Myślę, że trzeba mi same ciągnąć. Bo jest niebezpieczna. Tam jej u głównego naszego dowodzącego. Zobaczymy, czy jak Kahara będzie miał ten przedmiot, to coś się stanie. W teorii się powinno stać, bo no, mimo już mam tego buga, to w teorii no możemy dać komuś innemu, nie tylko sobie, prawda? Nie tylko sobie, tylko znowu weź tu przechodź tyle czasu. Ojejej. W ogóle przepraszam was za to, że mogę mieć delikatnie inny głos, ale jakoś dzisiaj, jak wracałem z pracy, w ogóle nagrałem to 23:54. To jest śmieszne, my wróciłem z pracy dopiero. I powiem wam osobiście, że jakoś jechałem samochodem i nie wiem, czy przypadkiem trochę źle na mnie klima nie zadziałała. Ja jestem bardzo wrażliwy na takie rzeczy. I no i tak właśnie mogło być, że klimatyzacja mogła mnie załatwić pod tym względem. Więc chrypka teraz będzie przez jakiś czas i pewnie jutro, pojutrze może mi przejdzie. No ale na razie musicie się z moim głosem niestety mierzyć. Dobra, idziemy na lewo oczywiście, standardowo. W ogóle tutaj również jest zagadka. Ja tą zagadkę muszę ją rozwiązać jeszcze, na pewno w czwartym endingu. Powiedzcie mi, czy w ogóle jest sens to rozwiązywać. Bo widzę, że jest taka opcja, tylko nie wiem, czy jest sens. Torcz nam zdech, a nie mam torczy. Craft item.
jak najwięcej sanity sobie zostawić, bo jeszcze będę się chciał na pewno uleczyć. No i tak. Krowę porwał ptak. Gdzie to było? To było gdzieś tu. To było gdzieś tu. Tu był ten posąg, no właśnie. Człowiek. Uuu, jest inna nazwa. Widzę, że masz duszę bez końca, nie kończącą się duszę. Duszę udręczoną i duszę oświeconą. Posiadasz wszystkie składniki wymagane do przejścia. W ramach ostatniej próby rzucę ci wyzwanie. Czy jesteś gotowy? To można myśli, mówiąc, rzucisz mi wyzwanie. O! Honorowy pojedynek na śmierć i życie jednego z nas. Nie, no to ja się najpierw muszę uleczyć. To raz. Na pewno muszę założyć mi same. To dwa. No i dobra, i użyjmy może spela. Użyjmy tego spela. Tylko to było chyba tu? Tak. Link Whispers. A uleczmy się. No dobra. Nie jest źle. Damy sobie jeszcze hunger oczywiście. Damy sobie trochę minda więcej. Mato. To było tomato. Tomato chyba. To było tomato. Z jedną karotkę, więc. O, i jest gitarka. Jeszcze się oczywiście uleczymy. Light Blue Vial. Dobra, może być. No i co? I lecimy, moi drodzy. Lecimy rzucić wyzwanie. Lecimy rzucić wyzwanie. Dobra. Człowiek, tak. Wszystkie mamy. Przygotuj się. Ej, miał być duel 1-1, ej. Setki lat bez nikogo. Mój umysł był już zagubiony. Dziękuję, że mnie obudziłeś. Teraz pojedynkujmy się do ostatniej stojącej figurki. Dobra, widzę, że tak. Tutaj jest Ronsia. Do Ronsia oczywiście leci atak. Dziewczynka... Jakie mamy itemy? Mamy dużo Explosive Vial. Walimy to. Inaczej. Fight. Skill. Feromonsy na The Ark. Dziewczynka, użyj itemu Explosive Vial. Zobaczymy, co to zrobi. The Ark się garduje. Gahara atakuje lewe ramię. Dobra. Dobrze, za 7. Luzik. Esa. Ile działają feromony? Czy to działa tylko na rundę? To jest dobre pytanie. Tylko się garduj. The Ark. Również się garduj. Kochana, atakuje lewą rękę. No i jedna rąk się odpadła. Masz The Ark na lce za 6. Kurde, jakie to byłoby znacznie łatwiejsze, gdybym ja wiedział, że to tak działa. Kurde, no z tankiem to jest po prostu... Esa. Na razie Esa, bo zaraz się mogę przekonać, że jednak nie będzie Esa. No to za 6. Kurde, to jest nic. Tylko nie wiem, ile działa ten Feromons. The Ark Defense. To nie. Greater Blood Magic również nie możemy użyć na dziewczynce, szkoda. Dobra, Diark się garduj. A ty atakuj. No i nie ma już. No i gitara. Nie masz czym walić. Tylko się garduj. Diark się garduj. Lubię wolność łeb. Być może jeszcze nie dam rady. A jednak damy. O. Za 5 esa. Kurde, ale to jest piękne.
Taki tank to jest coś pięknego. I kurde, easy. No i easy. Pocket cut! Tam był pocket cut. O, witaj ponownie, nieznajomy. Spotykamy się ponownie w tak malowniczym otoczeniu. Musisz być tym, który otworzył drzwi do tego pięknego miejsca. Nagle zdałem sobie sprawę, że masz przy sobie tę uroczą małą ludzką dziewczynkę i od jakiegoś czasu prosiłem o coś takiego. Myślę, że powinieneś ponownie rozważyć moją ofertę. I po prostu oddaj dziewczynę. O, jak to będzie, stary? Ciekawe! Czy my będziemy za chwilę z nim walczyć? Kurde, ale to jest... Nie no, nie oddam ci dziewczynki. Spadaj na bambus. Nie? Huhu! Pocket Cat głośno mruczy. A widzisz, że taki duży facet jak ja prosi o małą, drobną ofiarę. Coś tak nieistotnego. Ledwo znasz to małe stworzenie. Spotkałeś ją zaledwie kilka chwil temu. O, ale ty ciągle odmawiasz mi tej drobnej przyjemności. Mojej jedynej przyjemności. Pocket Cat mruczy głośniej i głośniej. Zapytam raz jeszcze. Czy grzecznie oddasz mi dziewczynę? Nie. Nie. Tylko zawsze mówisz nie. Mistrzu, co mam zrobić? O! Ech. Nie zawsze dostajesz to, czego chcesz, co? Myślałem, że mnie kochasz, naprawdę. To znaczy, jak inaczej wytłumaczysz te wszystkie długie spojrzenia, które dzieliliśmy? I jak zawsze rozmawialiśmy do późnych godzin nocnych, tylko my dwoje. Może nasze stopy delikatnie się dotknęły, gdy nikt inny nie patrzył. Myślałem, że coś jest między nami. Nie kłamie. To łamie mi serce. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli odejdę. Po prostu opuszczę to miejsce. Jeżeli kiedykolwiek... Nie. Niektórych rzeczy lepiej nie mówić. Odejdę, póki jeszcze zachowuję godność. Żegnaj. Myślał cwaniaczek, że my się wystraszymy. A to dziad jeden. Myślał, że nas przestraszy. A to taki wuj. Iro się nie boi. Dziewczynki nie odda. Iro to taki właśnie Pocket Cat. Że tu przejścia nie ma żadnego. Jest jakiś złoty pałac. Chodzimy. Myślę, że wciąż jest jeszcze ucieczka z tych dungeonów. Co to? Coś mamy torcze, akurat. Nie wiem, czy na nas czeka? Pipe. Morningstar. Proszku. Co to jest? Kolejny proszek. Otwierając się bramy. Kurde. Przecież szczekanie z dystansu. Czy rosnące z dystansu.
jest ostatni dżingiel. Dobra. Przestał się ruszać całkowicie. W lochach rozbrzmiewa słaby dźwięk przypominający krzyk. Wygląda na to, że ktoś starszy umarł. Sam pomysł jest taki, wiecie, monumentalny i prawie zbyt trudny do zniesienia. Proszę, i to zabiliśmy. Myślę, że to może czas, żeby ich nakarmić, a może i nie. My to możemy zapalić? Możemy. To pewnie wszystkie tinderboxy wywalimy na to. Ale sami tam. Trochę jaśniej. No jak przyjemnie. Czyli to był ostatni organ. Zobaczymy, czy teraz będą pieski. Jakaś brama się otworzyła w teorii, nie? Ciekawe jaka. No sejwik mamy w rajczego. Sejwik mamy w rajczego, więc... No, mamy gdzie się cofnąć. Wiecie, w lewo tu wyszliśmy, tak? Tak. Mamy gdzie się cofnąć w rajczego. Możemy sprawdzić, może Pocket Catowi nawet coś damy przy okazji. Znajdujesz klucz do przejścia króla. Wszystkie są puste. Żałuję trochę, że nie widziałem wcześniej. No dobra, wszystko pięknie, ładnie. Klucz do przejścia króla. Tylko gdzie są następne przejścia? Bo tego powiem wam osobiście, że nie wiem. Więc wiecie co? Dobra, ej. Najpierw to zrobimy na końcu. To zrobimy na końcu. Zrobimy, obiecuję, żeby nie było. Zrobimy. Ale najpierw idziemy do tej istoty. No, zabiliśmy już serduszko, to idziemy najpierw tam. Idziemy najpierw tam. Zobaczymy ten link. To było gdzieś tu w dół. O, właśnie. To było tu i w prawo. W szczególności, że... No wiecie, wiem gdzie tam przejść, więc tym bardziej szybko ogarniemy. To jest tamto miejsce, z którego braliśmy kostkę, więc luz bluz. Pójdziemy, zobaczymy. Jakoś to będzie. Tu w lewo było przejście, pamiętam. A wy, no musicie mi odpowiedzieć, czy tutaj opłaca się robić tą zagadkę. Czy ta zagadka jest opłacalna do zrobienia, czy nie. Bo jeżeli to jest po prostu, wiecie, jakiś inny przedmiot, czy nie wiem, jakiś armor lepszy, no to bez sensu jest po prostu w naszej sytuacji, no bo my i tak mamy dwie misamy, więc luz. Efekt sześcianu znikają, gdy kierujesz się w dół katakumb. W sensie, że co? Bo nie wiem. Elit. Czemu tam nie mogę wejść? A ja tam chyba nie muszę nawet wejść, prawda? No nie. Ty musisz się wejść tu. Tam co tam było? Już nie pamiętam co tam było, kurde. Nie pamiętam czego on pilnował. Totalnie nie pamiętam tego. No my i tak musimy przejść do wilków. O właśnie tu. O właśnie tutaj. Prawo, drzewo i na drzewo. Co ja powiedziałem? Nie. Prawo, lewo i na drzewo chciałem powiedzieć. Ja powiedziałem prawo, drzewo i na drzewo. Kurde. Ja to jestem bardzo mądry. Ja to jestem bardzo mądry. Zostaw mnie. Nie walczę z tobą. Co tu leży? Dopiero sobie tatak do miejsca bez księżycowego strażnika. Wciąż jest spocony i wilgotny. My coś z tym czymś takim walczyliśmy? To ja nie pamiętam, kurde. Dobra, to jest ten stworek tu, prawda? No właśnie, jest mordka otwarta. Ogromny stwór leży tutaj z otwartą paszczą. Wygląda na to, że są to ustawione drabina. Czy jest ustawiona drabina? Investigate. Tam jest ciemno jak w smole. Zapach jest drżający w sposób, którego nie da się nawet opisać. To najpierw amciu. What do you think? Amciu siamy? Tam ciusiamy.
Gdzie to było? Możemy to zjeść w sumie. No to w sumie tak dużo nie daje, powiem wam. Myślałem, że więcej daje. Dobra. Climb down? Wiecie co, może najpierw zapis? Zróbmy tutaj zapis z tego powodu, że będziemy decydować, czy chcemy z dziewczynką, czy bez. Bo wiecie, jak będzie trzeba, to ja ją ukatrupię, to nie jest problem, nawet pójdę ją poświęcę. Więc mówię, to nie jest żaden problem. Idziemy na jakąś dziewczynką. Climb down. Wow. Usta zamykają się za tobą, jesteś teraz uwięziony. No i to właśnie o tym mówiliście, że to są lepsze stworki, prawda? Ja z nimi nawet nie próbuję. Chce mi się kichać. Jed, bo jest jakiś brzydki. Jakiś szybki. Dobra. Minięty esa. Torcz tam zdechł. Oh no! Oh no! Dobra. Mam. Kurde. Brzydkie. Co? What? Firenhanger. Ale to sobie wyobraźcie, że ktoś przechodzi to. Pierwszy raz, udaje mu się, nie ma save'a. Kurwa, wpada na pułapkę, przecież to idzie wychujeć. To poważnie. Dobra. Staram się go nie striggerować. A? On tu idzie, dziad. A? Winięty. Jak to przejść? No powiedzcie mi jak. Nie wiem. Kurwa. Nie wiem jak to przejść, ej. Dobra, spróbujemy zawalczyć z nimi. No mi tam. No i taką save'a tutaj, więc w sumie luz. Spróbujemy. Może właśnie tutaj gdzieś jest jakiś wyłącznik do tego. Zobaczymy w ogóle, czym są te stwory. To brzydkie na pewno. Ja pierdolę, czym ty jesteś? Moonless Guard. Mi się wydaje, że my już z tobą mieliśmy do czynienia kiedykolwiek. Dobra, oczywiście ty idziesz na pierwszą. Ale... gardują się pięknie, feromonsy. Nie ma rączki. Pink Mouth. 108, to luz. Nie jest ciężki. Chciałem, że będzie cięższy. Ale go po nogach. Świetnie. Naprawdę, nie wali jakoś mocno. O, robi step closer. Walim her. On charge'uje. Też dobrze będzie walnąć w ten sposób. Zrobił mi oczywiście guard i Kahara wali. On nie ma łba, on ma tylko torso. Co ja w to walę? Dobra. Za 9. Dobra, traci balans. To nie jest źle. Nie jest trudne. 724, pięknie. 920, pięknie.
easy, ej, nie był trudny. Możemy tu użyć Soulstone, na razie nie chcę. Sterczymy go. Whatever. Możemy go skurować? Możemy. Pale skin. I ogólnie tak, z miejsca chciałbym użyć umiejętności. Panic Whispers. Też wystarczy. Zjedzmy coś przy okazji, no bo oczywiście nie jedliśmy. Możemy zjeść sobie te lepsze jedzonka. Mushroom stew. A nawet nie, ej. Mam hunger prawie, że cały. Nie wiem, dlaczego ona jest głodna. No nie jesteś ciężki. Dobra, no tu lecą feromonsy oczywiście standardowo, to po 10 minda mi leci. Dużo, niedużo, no to walkę to wystarczy, bez problemu. Wiecie co, się tak zastanawiam, czy w ogóle teraz jest sens w ogóle cokolwiek walić. Czy nie lepiej byłoby na przykład faktycznie nimi się zgardować, ale Karo i resztą walić już w torso. Bo tu walimy i tak ładne hity. No właśnie. Do razy. Dobra. Skinujmy go, nie wiem po co, ale... No cóż. O! Ile przedstawiających różne groteskowe i starotne istoty. Jest tu Masteria Insektów, właśnie. Dzięki będowaniu nad owadami jesteś w stanie słyszeć szepty. Mistrzu Jubileusz, nadszedł czas. Mistrzu, jesteś blisko, kontynuuj. Gdzie tych insektów nie widać zbytnio. Mistrzu, jesteś blisko, podążaj dalej. Keep going. Jesteś blisko, znów. Nawet będą mieli więcej do powiedzenia. Mistrzu, ucztujmy razem. Krew. Mistrzu, jesteśmy blisko świętowania. Mistrzu, jesteś blisko. Kontynuuj. No dobrze, będę kontynuował, tylko problem jest taki, że... No, powinienem mieć... Jakiś przełącznik chyba tutaj, prawda? Cokolwiek. Ja tu nic nie widzę. Nic tu nie widzę. Teraz się okaże, że to naprawdę będzie trzeba jakoś biec czy coś. Kurde, no nie lubię takich zręcznościowych w takich grach. Już coś jest. Musimy bliżej celebracji. Naklikałem się z patią tutaj. Coś się na mnie zadali gapi. No właśnie. Tu nic nie widać. Tu nic nie widać, cholercia. W ogóle nie mam już żadnych torczy. 5 sztuk. I trochę się, powiem wam szczerze, że martwię. Nie wiem czy mam tu klikać, czy coś. Możesz poczuć, że ktoś z tobą idzie. Czy teraz maszuję spację? Maszuję spację. Jarek się robi głodna. To nie tylko ona. O kurde, naprawdę?
nie mówcie, że tu naprawdę nic nie ma. Ja pierdzielę. Dobra, na razie tu spróbuję. Same insekty. O nie, dobra, bo już 3 razy zaczyna się robić niebezpieczny. Już lepiej. Ej, no kurde, no naprawdę jest niefajnie. Mam keep going, ale no, tylko tyle i aż tyle. Sądziłem, że się zatnę na takich rzeczach. I no to chyba naprawdę trzeba. Tak! Ja pierdzielę, naprawdę? Ja szukam przełącznika, a tu było trzeba tylko tak. Matko Bosko. Ej, no dobra, no tutaj już jest w miarę. Dobra, leci i tak. Spokojnie. Bo nie musiałbym wtedy marnować ataku na ciebie. No dobra, skill. Feromonsy lecą na Diark, standardowo. Tu leci i tak. Czekaj. Feromonsy lecą jeszcze raz. Na Diark. Dziewczynka się garduje, chociaż dziewczynka możesz atakować w sumie, nie wiem, nogę. Diark się garduje i Kahara walisz tu. Gaping Mouth. I teraz oczywiście sobie standardowo Shiro uczemy razem z Kaharą. W ten sposób. Jest 38. 248, mało. Teraz zatykuję sobie. No jednak wystarczyło. Dobra, jakiś beer trap, spoko. To wydaje się zbyt dziwne. Dobra, dajmy sobie heads. Dobra. Co tam było? To też są kolejny. No i ja to oczywiście użyję. Tylko dychę mniej armora, to nie jest dużo. Tylko wiecie co, bardziej teraz się martwię o to, aha, to było tu tylko. O matko. Oczywiście. Jeszcze bleeding zapałem. Nie mówcie, że mi się skończyło. Oh no. Brakło fragment, co dało się trochę jeszcze ogarnąć. Wreszcie dźwignia, pulnijmy sobie. Jak wy sobie to wyobrażacie? Dobra, udało się. Torszem zdech. O kurde, faja. Toście mnie teraz pocieszyli. Au. Ale nic nie stało. Kolejny buton, który trzeba ogarnąć. Ogarnąć, Glass Vial kolejny. Kurde. O nie. I dwa Tailsy. Wpadliśmy. I coś złego tu wkroczyło do tego pokoju. Widzę, że to samo. Wszystkie te insekty mówią to samo. Oż ty w dupę i to podwójny kruk. No nic. Oh shit. The Ark ma 13 HP.
Aha, świetnie. 33! Jeszcze właśnie umiera. Jestem już ślepy. Moi drodzy, zróbmy to w ten sposób. No jestem ślepy. Nie no, muszę to cofnąć. Muszę to cofnąć. Nie wyobrażam sobie, jak ja miałbym to zrobić na jednym życiu. Nie wyobrażam sobie tego. Już ja bym tu kurwicy dostał chyba, naprawdę. Nie wyobrażam sobie tego. Mówcie co chcecie, ja sobie nie wyobrażam tej rozgrywki na jednym życiu. Totalnie. Dobra, no tego musimy zabić. Skills, feromonsy, nadjark. Dziewczynka się garduje. Się gardujesz. No tego musimy pokonać, no będzie nam ganiał tutaj. Ja myślałem, że to są straszne stworki, ale widać się bardzo pomyliłem. Podwójny kruk to już jest kurwa za dużo. Jeszcze mi zleciał, no ja pierd... No i świetnie. Nie, no ja próbuję to bez niczego. Masz szczęście. Overkill. No jeszcze musi zaatakować. To jest troszeczkę bez sensu, bo on teraz zginie, prawda? To jest trochę bez sensu, moim zdaniem. Że on jeszcze ten atak musi wykonać. Kurwa, chciałem go przeszukać, a nie dyskonować. Jeszcze wziąłem i co zacząłem. Dobra. Może być. Naprawdę nie wierzę, że ja tyle czasu spędziłem nad tym. Ej, zmieniło się to. Dobra. Dwa helsy. Long source. Powiem wam osobiście, że nie wiem, czy w ogóle jest sens tu przychodzić. Dobra. Znów się udało. Znów się udało, tylko zapalmy sobie torcza. Oni nie dostają bleedingu, prawda? Nie. Ile teraz klocza ogarniemy sobie, ło. Dobra, mamy to. Kurde paja. Dobra, już nic stało, no... Jarek dostała. No ale to w sumie się nic nie stało. Hearing Whispers poleci. Dobrze, body ładnie się ogarnęło. No i tak. Tu już wiemy, że... Jest krak. Tak powiem. Misek tu mówią non stop to samo. Kurwa, naprawdę tu też. Dobra, odskoczyliśmy. Co to jest? Przepasna dziura do niewybrzeżnych głębin. Ale nie możemy tam skoczyć. Dobra. To jest kolejne. Jest tutaj zejście. Jeden torch, wooden buckler. Kolejne zejście. Dobra, teraz to ja już tu nic nie widzę. Nie, 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 nie. Not today. Dobra.
być jak człowiek? No nie. Tails. Kurwa, head. To jest jedno i to samo. Ona nas tu czeka. I tańczy dla mnie. Romansy lecą nad Jark. Oni się cały czas defują. Romansy. Zadziewam się, pik. No i Jark jest ślepa, no ale to nie przeszkadza jeszcze. To jeszcze nie jest źle. To jeszcze naprawdę nie jest źle. Ja nawet stwierdzę, że Inka mogłaby użyć Green Vial. Ciekawe. Chyba daje nam jakieś rzeczorki. Bezpieczny Red Vial. Nie wiem, co to robi, ale huk. Brał ciało mu. Oślepiłem go. Miss. I po głowie. Ej, dobra, no to teraz... Nie, no gard, no to jest bez sensu już. Próbuję walić go po bach, no. Miss. Pokażę. No cóż, moi drodzy, no to taki będzie sobie koniec. Ja wam już więcej nie pokażę. Na razie. To i tak jest będzie pik. Po prostu, moi drodzy, zobaczycie więcej na następnych odcinkach, no. Trzymajcie się, ja tego nawet wam nie kończę, i tak to przegram, no. I tak to cofnę, więc to żadna różnica, no naprawdę, chyba że jakimś cudem bym to pokonał, w to wątpię, bo właśnie teraz umieram. Jeszcze nie. To tak czy inaczej zobaczycie resztę oczywiście w następnych odcinkach. Grał do was Shiro, a my się widzimy w kolejnym odcinku z Firenhanger, mówię to trzeci raz. Nieważne. Trzymajcie się raz jeszcze. Hej, hej!